Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry pani, dzień dobry państwu, witamy na naszym kanale. Kochanie, moje kochanie, daś mi teraz ponagrywać, bo powiem wam, że nie mogę się od niej odczepić, jest taka słodka. Jest taka słodka. Siadaj na kolankach. Musiałam zdjąć dywany, słuchajcie. Nie było opcji. Dywany są zabrane z całego domu. Witajcie w ulubieńcach. Nie wiem, jak długo ulubieńców nie było, ale długo. Ale słuchajcie, przejdziemy przez ulubione moje kosmetyki ostatnich chyba 2 miesięcy, co nie nagrywa... O nie, jaka obcisła... Czekajcie, zmienię sobie na inną. Ostatnich 2 miesięcy, gdy nie nagrywałam wam ulubieńców, jakoś wiecie co, nie mogłam się zebrać. Dzisiaj wam poopowiadam nie tylko o kosmetykach, ale jakie rzeczy oglądałam, co lubiłam najbardziej. Zaczynamy. Co rybko, no chodź do mnie na kolana. Chodź na kolana. Skakuj tu. No albo tu, albo tu. Albo na podłodze, albo na kolanach. Wybaczcie, ale nie mogę się nią jeszcze nacieszyć. Mamy ją od niespełna tygodnia i to jest nasze szczęście. Tylko psa nam brakowało. Jak nie wiecie, o co chodzi, zapraszam was na łobuzę. Tam pokazujemy naszego pieska Fluffy. Przejdźmy w takim razie do makijażu. Co było moim ulubionym makijażem, pielęgnacją przez ostatnie miesiące? Zacznę sobie od mycia twarzy i tutaj będzie pianka z Lulalove. W ogóle trochę Lulalove tu będzie, ale naprawdę zasłużyli. Ta pianka jest z neroli i z drzewem herbacianym i pachnie jak olej z drzewa herbacianego, więc to jest bardzo charakterystyczny zapach, nie wiem czy lubicie. Świetnie oczyszcza skórę, ale no ma bardzo, bardzo charakterystyczny zapach, ten antybakteryjny, który znamy z kosmetyków tego typu. Do tłustej, trądzikowej skóry, nawet do skóry mieszanej nie przesusza jej, więc możecie wypróbować, ale mówię, jeżeli lubicie ten zapach, pianka jest świetna, jest dostępna na Lulalove. Z Lulalove wam jeszcze polecam mazidło. To jest taki produkt, który jest trochę jak Vick, ale wiecie, ale na naturalne. Jest tam mnóstwo olejków eterycznych, można stosować sobie na klatkę piersiową, dziecku, na stopy. Tutaj ja lubię na skronie. No wskakuj. Na skronie, we wszystkie miejsca, gdzie chcecie po prostu sobie poprawić oddychanie, kiedy teraz mamy sezon chorobowy. To jest naprawdę bardzo... No wskakuj! Dawaj! Chodź tu do mnie, siedź. Proszę siedzieć. Będzie tak łazić w tej wewte. Czekajcie. Siedź. Siedź mi na kolankach, no. Już wiem, co mają vlogerki, które mają zwierzątka. Właśnie tak się nagrywa. Dziecka nie ma, ale tu prawie, że dziecko w domu. No w zasadzie dziecko, bo ma, słuchajcie, niespełna 5 miesięcy, tak? Moja adopciak, mój kochany. I słuchajcie, dobra, o czym mówiłam? O mazidle. Mazidło jest wspaniałe, moja córka lubi, nie podrażnia skóry, to jest najważniejsze. Nawet jeśli macie wrażliwą skórę, nawet jeżeli przy tych produktach, tych maściach typu Vick były podrażnienia, to tutaj jest szansa, że podrażnienia nie będzie. Z pielęgnacji. Może wiecie co, może zacznę sobie w ogóle się malować, a w międzyczasie wam będę gadać. Kawka oczywiście jest, kto nie ma, proszę lecieć po kawę. Zatrzymać, lecieć po kawę. Dwa kremy. Tańsza i droższa wersja. Ostatnio bardzo lubię ten krem z Kielsa, właśnie go nałożyłam dzisiaj na twarz. Ultra Facial Cream i to jest taki krem, powiem wam, taka podstawa pielęgnacji. I to jest ich taki bestseller, który pasuje wielu osobom. Fajne produkty, dobrze nawilża, ale nie obciąża skóry i podobnie działa krem, który jest bardzo budżetowy. Ostatnio robiłam kampanię z Biedronką i naprawdę podpasował mi ten krem. To jest Be Beauty Moisturizing and Nourishing na dzień 24 godziny nawilżenia. Fajny, powiem wam, naprawdę fajny, nieobciążający krem, który zostawia delikatną warstwę, jak jest właśnie tak zimno. To może być wersja dla waszej, bo to jest niby do skóry suchej, ale nawet jak macie skórę mieszaną, bo on nie zapycha, może być wasza wersja na zimę, jak potrzebujemy czegoś troszeczkę cięższego. Dobra, ostatnio też wróciłam do tego podkładu, w zasadzie to jest nowa wersja. Robiłam wam test podkładów Lancome, tutaj sobie zobaczcie. Jest wersja rozświetlająca, jest wersja matująca. Zobaczcie, która wypadła lepiej i czy w ogóle któraś jest lepsza. I mam ten podkład w kolorze 135 5N i to jest podkład, który na mnie zrobił największe wrażenie w ostatnimi czasy, dlatego go tutaj do ulubieńców wsadzam, bo od kiedy go przetestowałam w tym filmie, to używam go praktycznie codziennie. A dlaczego? Bo się trzyma cały dzień. I wiecie, na tym mi zależy, żeby ten podkład mi z buzi nie spływał. Jest chłodno, pada śnieg za oknem, przynajmniej w momencie, kiedy nagrywam. Jest taka, a nie inna pogoda i ciężko utrzymać makijaż na twarzy. Także to, ten podkład mi się faktycznie na buzi trzyma cały dzień. Nałożony gąbką wygląda naprawdę całkiem naturalnie, nie robi maski i bardzo mi podpasował. Jeżeli chcecie wygładzić sobie skórę, tylko pamiętajcie później o nawilżaniu na drugi dzień, skórę twarzy i ciała, wróciłam do tego peelingu Skin Food Black Sugar, on jest cudowny, tak wygładza, to jest tak fantastyczny produkt, że nie mam po prostu słów, on pachnie jak deser.
Pachnie po prostu jak cudowny deser. Czuć ten cukier, czuć tą słodycz i wam tak pięknie wypoleruje skórę na twarzy i nie podrażnia przy tym. Można go sobie chwilkę podtrzymać, wiecie, bez pocierania. To jest peeling mechaniczny. Ja ogólnie stosuję enzymatyczne, ale ten naprawdę jest spoko. Już go rekomendowałam wielu osobom i się świetnie sprawdza. Ale, o kurczę, powinnam była użyć czegoś innego pod... zanim nałożyłam podkład. Słuchajcie, wielka premiera miała miejsce w piątek. Słuchajcie, wypuściliśmy z Lulalove takie zestawy świąteczne. Idealne na prezent, czy to pod choinkę, czy to na Mikołajki. Jak macie teraz jakieś właśnie imprezy, czy firmowe, to będzie idealny prezent. Co w tej torebeczce tekturowej? W ogóle świetna jest ta torebeczka. Można ją tutaj, wiecie, ozdobić, napisać sobie imię, przykleić naklejki, narysować coś, odbić coś. No, macie mnóstwo możliwości przyczepić kokardę. To jest już praktycznie gotowe na prezent. I tu w środku, pięknie zawinięte, bo będzie zawinięte w takie ekologiczne, znajdziecie trzy nasze produkty. I tutaj moim ulubieńcem jest coś, co używałam już od jakiegoś czasu na moich brwiach, ale nie mogłam wam powiedzieć co. I jest to mydło Lulalove, ale brązowe. Ja wpadłam na pomysł, odezwałam się do Ani i mówię: Aniu, macie to wasze mydło, to jest bestseller, mydełko do brwi z odżywką, bo to jest, z tego co wiem, jedno z niewielu mydełek z odżywką do brwi, więc takie pielęgnujące w zasadzie, ale nie macie koloru. Tego koloru mi brakowało. Czegoś, co wypełni przestrzenie między brwiami, nada odrobinę koloru. Dla osób, które nie lubią za dużo makijażu, to już będzie, wiecie, wystarczające. No i tak, i mydełko jest brązowe. Tutaj to jest tak wydajny produkt, że go nie zużyjecie, bo nakładamy tego jeszcze mniej niż tradycyjne mydełko. Ja tutaj mam moją wersję jeszcze, słuchajcie, którą używałam od miesięcy, bo my z Anią testowałyśmy to. Produkt jest świetny, zmywalny normalnie wodą pod koniec dnia. Utrwali wam brewki na cały dzień i ma kolor. I to jest dla mnie bardzo ważne, mydełko z kolorem. Wypuszczamy też tutaj w tym zestawie. Każdy z tych produktów jest dostępny też poza zestawem, zaraz wam podam cenę, ale w zestawie się najbardziej opłaca. Chcieliśmy zrobić taki idealny prezent na Mikołajki. Wypuszczamy też naszą autorską szczoteczkę. Szczoteczkę, aplikator. Cały ten pędzelek jest robiony w Polsce. To nie jest chińska produkcja. Jest robiony w rodzinnej manufakturze w Polsce. Jest zrobiony z największą dbałością. Chcieliśmy zrobić jak najmniejszą szczoteczkę, żeby do tego mydełka, które jest kolorowe, wiecie, żeby nie było problemu, że ten kolor się nam rozmazuje po całej powiece. Także naprawdę bardzo wygodna szczoteczka, a z drugiej strony mamy pędzelek do domalowywania włosków, jeżeli będziecie używać cienia, czy innego, czy pomady, czy innego produktu, czy nawet tym mydełkiem można sobie coś dorysować. No i trzecim produktem są nasze bestsellerowe perfumy. Ja wam już nie będę się tutaj na temat perfum rozpływać, ale perfumy pachną idealnie. To są idealne kobiece perfumy na zimę. To są perfumy otulające, perfumy z cyklu słodkich, ale kobiecych. Każdy, kto kupił, jest zadowolony. Wszystkie moje koleżanki, które dostały ode mnie perfumy, są zadowolone. 33 ml. I one są oczywiście dostępne w sprzedaży regularnej z naszej kolekcji Konstelacji, która wyszła również niedawno. Także wszystko dostaniecie w takim opakowaniu. A teraz ceny wam podaję. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda na brwiach. Więc tak, mydełko kosztuje 39,99 osobno. I mówię, starcza wam na długo, więc kupujecie sobie i starczy wam na ponad rok. Jestem przekonana. Szczoteczka tak samo, 39,99. Pamiętajcie, że polska produkcja, to nie jest, wiecie, z Chin sprowadzone. I oczywiście perfumy też kosztują 39,99 osobno. Ale jak kupicie to w zestawie, to kosztuje 89,99. Także jak kupicie sobie w zestawie, będziecie mieć o wiele taniej, będziecie mieć od razu trzy produkty i dla facetów jest to idealny pomysł na prezent dla waszej kobiety. Albo nawet facet może sobie tym mydełkiem układać brwi. Już wam pokazuję, jak mydełko działa. Wsadziłam w ulubieńcy, bo używam od dawna. Używam od dawna tego mydełka i po prostu brakowało mi takiego mydełka z kolorem. Także biorę sobie, słuchajcie, odrobinę tego mydełka. Tutaj odrobinę naprawdę mam na myśli odrobinę. O, dosłownie o tak sobie nakładam. Pyk, pyk, pyk. To się może wydawać straszliwie mokre, ale zobaczycie zaraz. I zaraz zobaczycie brew przed i po. I sobie zobaczcie, i sobie wczesujemy w całą brew, tutaj gdzie mamy włoski. I nie dość, że nam te włoski uklepuje w miejscu, bo naprawdę mydełko Lulalove jest dla mnie hitem absolutnym, to wypełnia nam przestrzenie między włoskami właśnie tym kolorem, dzięki czemu mniej użyjemy później produktu do makijażu brwi. Lub wcale, jeżeli ktoś ma gęste brwi, to nie musi, słuchajcie, już więcej używać. Ja tutaj mam taką dziurę, więc zaraz będę tutaj domalowywać sobie troszeczkę. Ale co jest fajnego, że bierzemy sobie ten pędzelek, zamaczamy w mydełku i możemy tym tutaj wyrysować kształt brwi.
Brew jest pełniejsza, jest ułożona przez cały dzień, jest odżywiona i ma kolor. I to wygląda bardzo naturalnie. Nie chciałam, żeby to mydło było za ciemne. Nie chciałam, żeby to mydełko było za ciemne, żeby nie było jakieś czarne, żebyście się nie bali używać, bo wiem, że klientki Lulalof również cenią sobie naturę, nie taki dramatyczny makijaż, niektórzy w ogóle się nie malują, ale to jest coś, co może używać każdy i tak jak mówię, nawet facet, żeby sobie ujarzmić po prostu brwi, które latają sobie gdzieś tam niesfornie. Moje są bardzo niesforne, są teraz na etapie zapuszczania, więc tym bardziej mydełko z odżywką im pomaga. Uwielbiam zapach tego mydełka. I najlepiej nakładać mydełko na skórę, gdzie nie mamy makijażu pod spodem, żeby nam nie zbierało spod spodu pudru. Tutaj widzicie, jest minimalna ilość nałożona i delikatny właśnie kolor. Ten kolor jest dla mnie bardzo, bardzo uniwersalny. I zaraz Wam pokażę, czym sobie domalowuję resztę. Ale tak to teraz wygląda. Jak ktoś ma gęste brwi, to na tym etapie może już skończyć. Więc mydełka są dostępne na Lulalof. Nasmaruję sobie ręce, bo z rękami mam ostatnio straszny problem, wysychają mi i bardzo lubię ten krem z Mixy. Ceramid Protect, to jest do skóry suchej. To jest jeden z moich ulubionych kremów teraz, a używam kilku. Ale ten nie jest bardzo tłusty. I co do skórek, mam dwa produkty do polecenia. Teraz będę używała akurat olejku, bo sobie kupiłam teraz olejek, ale zużyłam ten produkt. To jest Nail and Cuticle Serum. I co jest fajnego, że nie dość, że sobie smarujemy te skórki, to odsuwamy sobie przy okazji tym, bo to jest dosyć sztywne, tym pędzelkiem. Bardzo fajne, tylko szybko mi się skończyło. A drugi produkt, który Wam polecę, to jest z Silker i to jest w ogóle mega jakieś tanie. To jest taki olejek w formie, jak kiedyś były błyszczyki i sobie po prostu błyszczykujemy, rolkujemy te skórki. Bardzo, bardzo fajna sprawa i bardzo takie, wiecie, że nie musicie się całe brudzić dookoła. Brwi niech sobie tu dochodzą. Słuchajcie, ja się cieszę, że ta szczoteczka jest na tyle mała, że tutaj dochodzi do każdego włoska i zawsze możecie sobie troszeczkę poprawić. O, i niech sobie to schnie. To musi sobie przeschnąć. Miałam ostatnio trochę wyprysków przed okresem i produkt, który Wam chcę polecić na wypryski, to jest Fenty Skin, ten punktowy i on tworzy nam takie plasterki na skórze. Robiłam Wam już recenzję na Instagramie na rolce. Bardzo fajna sprawa. Nakładacie sobie cienką warstwę, taki właśnie plasterek. On zastyga i na tym możecie spokojnie zrobić makijaż. Możecie też nakładać na noc. Także nakładamy sobie, czekamy aż zaschnie, przyklepujemy makijażem i w ogóle tego nie widać i ten plasterek sobie wieczorem możemy ściągnąć. Wiem, że to jest dosyć drogie, ale jest to tak wydajne, że obiecuję, że starczy Wam na długo. Z pielęgnacyjnych jeszcze do ust bardzo mi podpasował miodzik z Nux. Będzie na moim kanale lub był już kalendarz Nux. W tym kalendarzu niestety tego masełka do ust nie było, ale mi zostało jeszcze z jakiegoś innego zestawu. I ja lubię właśnie w te miesiące zimowe. Cicho, Flefiku! Już chwilę, poczekajcie, zaraz wracam. O czym było w ogóle? Podobały Wam się moje domki. Coś mi słabo świecą, ale chciałam zrobić taką dekorację z domkami w tym roku. Także lubię używać w te miesiące zimowe tych masełek. Co do słodkich rzeczy, to Wam będę tak wtrącać różne rzeczy. Polecam Wam cukrówki. My w cukrówce zamawiamy nasze krówki, które dołączamy nieraz do zamówień, czy dla naszych klientów. I w cukrówce znajdziecie przede wszystkim różne smaki, ale możecie krówki zamówić do Waszej firmy, czy dla Waszej rodziny, z dowolnym nadrukiem, z dowolnym napisem, z Waszym logo, także sobie zobaczcie. Ja na pewno chcę przetestować te krówki o smakach tych piernikowych różnych w tym sezonie. Krówki są pyszne, są ciągutkie, są kruche. Zostawiam Wam na dole link, jak sobie przypomniałam właśnie o czymś słodkim i będę mieć i mam dla Was też zniżkę do cukrówki. Jak usta się nawilżają, brwi sobie schną, to przejdziemy do korektora. Moim ulubionym korektorem jest ten. To jest po prostu coś, do czego wracam, uwielbiam, kryję. Jest niesamowity. Ja wiem, że ten aplikator jest taki trochę, nie wiem, niehigieniczny, ale z drugiej strony można go sobie zdjąć i nakładać samym pędzelkiem. Natomiast no, uwielbiam po prostu to, jak ten korektor wygląda na mojej skórze. Ja mam go w kolorze 01. Można go sobie nakładać warstwami. Chcę sobie też kupić brązowy. Żałuję, że sobie teraz w UK nie kupiłam, jak byłam u siostry, brązowego do konturowania właśnie. Tam było o wiele więcej kolorów dostępnych niż u nas. Ja go też nakładam często jako bazę odcienie. Także naprawdę fajnie się sprawdza. I teraz ulubieńcem ostatnich czasów jest ten cień. Wróciłam do niego. To jest cień schudy. To jest Cashmere Robe i Penthouse Suite. Ja nie wiem, czy on jest jeszcze dostępny. Ostatnio Wam nagrywałam jakieś Get Ready i użyłam tam coś z Benefitu. Okazuje się, że tego już nie ma w sprzedaży. Wiecie, ja to dostałam kiedyś w jakimś zapasie. Te cienie też sobie kupiłam już dawno, więc ja nie wiem, czy one są jeszcze dostępne, ale ile razy mam te cienie na powiekach, to mnie chwalicie i uwielbiam siebie w tym makijażu. No mówię, jak jest. I plus jest taki, jeżeli macie jakiekolwiek problemy z trzymaniem się
cieni na powiekach, że to wam z powiek nie zjedzie i trzyma się cały dzień. To jest po prostu genialne. Bierzemy sobie kropę tu, tylko tyle i sobie to rozmazujemy właśnie w załamaniu, większym, mniejszym pędzelkiem, jak wam tam wygodnie. Szybko się rozciera i zamienia się w taką pudrową bardziej konsystencję. Także lecę, wezmę sobie pędzelek bardziej puchaty i rozcieram to. I to jest taki chłodniejszy brąz. Ja w ogóle zauważyłam, że teraz wiele osób zapomniało już o tych cieniach schudy i w ogóle o tych cieniach mokrych, a to jest coś, co naprawdę się trzyma w każdych warunkach atmosferycznych i trzyma się wam po prostu do zmycia. To jest wielki plus takich produktów, że są po prostu bardzo, bardzo wytrzymałe. I tak wygląda przy małej ilości, oczywiście można dokładać więcej, ja nie będę dzisiaj dokładała więcej, już wam kilka razy pokazywałam te cienie. Jakoś powiem wam, przez przypadek do nich wróciłam i przepadłam. A druga strona to jest błysk. I jeśli chodzi o błysk, to po prostu jest taki metaliczny cień. On jest właśnie taki brązowo, taki taupe, taki brązowo-srebrny. Bardzo fajny kolor. Też go sobie rozcieram. Czasem go nakładam samym aplikatorem. Dzisiaj trochę lżej. Czasami go nakładam tak naprawdę jako cut crease mocno. Naprawdę spoko produkt. Co do fajnych show, bo obiecałam wam, że powiem wam coś, co ostatnio oglądałam, to bardzo, ale to bardzo wam polecam tą produkcję Netflixa, jak macie Netflixa. Ziemia, nasza planeta albo Nasza planeta, Ziemia. To jest tak cudowne, że ja po prostu, ja wszystkim polecam. Z kim nie gadam, to o tym mówię, żeby oglądali, żeby obejrzeli. To jest tak cudowna produkcja. Oczywiście jest to zrobione komputerowo, w dużej części, ale jest to cała taka od początku powstania Ziemi, od pierwszej komórki, jak powstawało życie na naszej planecie, jak wyglądały gatunki. Niesamowicie fascynująca historia pod kątem właśnie mnogości gatunków. Nie chcę wam podawać konkretnych liczb, bo w tym momencie nie pamiętam, musiałabym wrócić sobie do tego dokumentu, ale oczywiście czyta to Krystyna Czubówna, tak mi się wydaje. Pamiętam jej głos, jak sobie wyobrażam ten dokument. Słuchajcie, tam jest pokazane, jak wiele gatunków było na Ziemi, których już nigdy nie zobaczymy. Ile gatunków zwierząt i roślin było i wymarło. Nie tylko dinozaurów, to w ogóle nie chodzi o dinozaury, to była, wiecie, to była część, ale właśnie jak koty rządziły, wiecie, tygrysy i tak dalej rządziły planetą, jak wcześniej najważniejsze były te zwierzęta w oceanach. Fantastyczne, słuchajcie, do oglądania z dziećmi. Jest tam, no jest to troszeczkę takie, no wiecie, prawo przyrody, agresywne, wiadomo o co chodzi, że to nie, jak malutkie dziecko jest, to może się przestraszyć, ale słuchajcie, jest to tak piękne, tak edukacyjne i tak wciągające. Bardzo wam polecam. Fantastyczna produkcja Netflixa. Nic dawno nie zrobiło na mnie takiego wrażenia. I teraz słuchajcie, ulubiona ostatnio paletka R.E.M. R.E.M. Beauty Baby Doll. Po prostu klasyk. Taki idealny zestaw cieni, tylko cieni ciepłych. Tutaj to, co mam na powiekach, jest oczywiście zimne. Ja sobie normalnie to zostawiam. Dzisiaj mam bardzo delikatnie to nałożone, ale widzicie, jak się mocno błyszczy, jak się trzyma. Te cienie są świetne. Ja sobie nakładam ten, najczęściej ten częściowy i jest bardzo ładny. Także dzisiaj sobie po prostu troszeczkę dołożę do tego, co zrobiłam. Cienie są fantastyczne, jak lubicie ciepłe odcienie. Jak chcecie cieni takich jakościowych, to R.E.M. jest po prostu świetna marka. Bardzo mi się podoba jakość, bardzo mi podpasowało. I mniejszym pędzelkiem biorę sobie najjaśniejszy cień. Ma wygodne lusterko. Co, Fluffy, ciężkie życie. Pies śpi. O, Paś, jaki zmęczony. Szczeniak, to jest coś takiego fajnego. O, rety, powiem wam, że to jest życie w domu. I dla dziecka super, i dla nas. I oczywiście Darek jest zakochany w psie. No, wiedziałam, że tak będzie. Wiedziałam. I to była nasza przemyślana decyzja. Już od jakiegoś czasu myśleliśmy. Prawda, powiem wam, że to jest wielka radość. Kto ma pieska, te dwie. To jest niesamowite. I jeszcze na dół sobie coś nałożę. Może to będzie ten cień. O, ten ciepły, matowy. Żeby tu się coś zadziało. Teraz sobie to będę rozcierać jeszcze, jak nałożę puder. Ale chciałam wam powiedzieć o bardzo fajnej kredce z Pierre René. To jest kredka żelowa w kolorze 10 iMatic. Kredka, którą możemy rozcierać. Tutaj oczywiście jest ostrzałka na końcu, ale ja z tej ostrzałki nie korzystam. Bardzo, bardzo fajna kredka. I tutaj wam pokażę dla przykładu nasz pędzelek, że można używać też go do kresek. Tylko wiecie co? Powiem wam od razu. Ja robię sobie raz najpierw jedno oczko, później drugie. Z tego względu, że ta żelowa kredka dosyć szybko zastyga. I żeby nie było jakiegoś bubla i płaczu później, wytrę sobie ten pędzelek. W ogóle pierwszy raz używam pędzelka naszego z nadrukiem, bo ja oczywiście dostałam wcześniej prototypy i testowałam bez nadruku i to tak właśnie jest. I później przychodzi mi i dopiero pierwszy raz widzę, jak to wygląda, wiecie, już docelowo w sprzedaży. O, i sobie tak przeciągam kreskę. Tak bardzo tej kredki tutaj nie widać na tym cieniu, ale jest.
W ten sposób sobie przeciągnęłam i podnosi to oczywiście oko. I tak samo z drugiej strony, podobne fajne kredki z Avonu, tylko ta zauważyłam, że nie zabiera mi tak pigmentu jak te z Avonu, te Glimmer Stick. One jednak po roztarciu troszeczkę mi pigment znika, a tutaj mi nie znika. Dobra robota, Pierrena. Także macie tutaj naprawdę precyzyjny pędzelek, który jak nie chcecie do brwi, możecie wykorzystać właśnie do waszych kreseczek. I polecimy sobie z tuszem. Najpierw sobie oczywiście podkręcam rzęsy, ale tusz, który wam pokażę, to jest sztos. W ogóle ostatnio dużo fajnych tuszów testowałam, wiecie, przy okazji też kalendarzy. Mam sporo otwartych niestety. Ale tusz, który na mnie zrobił wyjątkowe wrażenie, to jest Lash Genius z Avonu. Duża pojemność, bo 10 ml i jest zrobiony w Polsce i jest w kolorze brązowym. To jest brown black, jest oczywiście dostępny też czarny. Ja dzisiaj nakładam właśnie brązowy. I to jest bardzo ładny kolor, bo on jest takim chłodnym brązem. Naprawdę pięknie wygląda. Myślę, że jak nie chcecie takiego przytłaczającego czarnego, bo na przykład też brązowy tusz jest z Sky High i też jest spoko, ale ten jest taki, ma piękny kolor. Bo Sky High bardziej wpada w czarny, a ten jest taki typowo brązowy. Szczotka tego tuszu jest ogromna, więc może was przerazać, może was onieśmielać. Jeżeli jest dla was zbyt intensywny, wytrzyjcie sobie trochę szczoteczkę przed nałożeniem na rzęsy i on naprawdę pogrubia. Sprawia, że rzęsy wyglądają świetnie. Już wam pokazywałam, wiele osób kupiło po moich stories, po moich rekomendacjach, bo naprawdę ten tusz na mnie zrobił wrażenie. Świetny zamiennik, słuchajcie, tego z Maka, mojego ulubionego. Naprawdę. Tu ma też taką końcówkę, którą możemy docierać albo do małych rzęsek, albo do właśnie, żeby wydłużać jeszcze końcówki. No, oczy wyglądają wow, tusz jest świetny. Brwi jeszcze nie robię, bo chcę się najpierw wypudrować i tak dalej, i tak dalej. Dodaję tutaj troszkę korektora, gdzie troszeczkę mógł mi coś jeszcze chcę rozjaśnić. Kocham ten korektor, uwielbiam. I to od lat, zobaczcie, i tak dobrze wygląda, szczególnie jak macie pierwsze zmarszczki, super jest. Puder pod oczy, wyprzedany u nas. Polujcie w Hebe. Podlinkuję wam jeszcze na stronkach, gdzie może być absolutny hit nasz sprzedaży. Nic nam się tak dobrze ostatnio nie sprzedawało jak ten puder. Jest genialny. W połączeniu z tymi tanimi puszkami. Naprawdę tanie puszki. Każdy, kto próbuje, naprawdę, większość dziewczyn jest zachwycona. Niektórym nie pasuje kolor, że jest za ciemny, zbyt jednak pomarańczowy. Wtedy rekomenduję nałożyć go pędzelkiem, ale to jak on wyrównuje skórę pod oczami, wiele dziewczyn, wiele makijażystek go doceniło. A jak bluruje i przy okazji właśnie nie ma takiego, wiecie, wyraźnego tego koloru, ale tutaj widać, że coś się dzieje. Widać, że ta skóra nie to, że jest jakaś, wiecie, rozjaśniona bardzo, ale jest taka, taki jest blur, wygładzona. Kocham ten puder, jest świetny, będę każdemu rekomendować. No mówię, to jest nasz sztos. I teraz puder do twarzy. Ostatnio polubiłam Satin Glow od AA. Daje efekt soft focus, ale nie jest pudrem takim, gdzie macie w 100% mat. Macie glow, wygląda bardzo zdrowo na skórze. Ja przekręcam sobie po prostu wacik na drugą stronę, żeby, wiecie, nie marnować, jaki tak jest brudny. Tak samo, na wierzchu dłoni ściągam nadmiar i nakładam na całą twarz. I on daje efekt takiego matu, ale jest też healthy glow. Świetny, świetny puder. Bardzo fajny zamiennik tych pudrów z Hourglass, jak dla mnie. Bardzo polecam, super, robota AA. Bronzer ostatnio polecam bardzo, Opaleniznę z Glam Shopu, mieliśmy go w boksie. Jest to bronzer ciepły, lubię go nakładać tym pędzelkiem z Fenty, to jest bronzer brush 190. Też macie link na dole, jeżeli jest dostępny. Od razu wam wchodzi tutaj jakby w policzek. O, widzicie? Tutaj od razu się tu mieści jakby i robi nam konturowanie gdzie trzeba. Jedzie nam po kości. Fajne są te pędzle z Fenty, ale ten bronzer lubię, on naprawdę daje efekt takiej właśnie opalenizny, wygląda zdrowo na skórze, skóra wygląda bardzo dobrze. I róż. Oczywiście jest to nasz róż. Wybaczcie, będę tu promować swoje kolekcje, ale jest to naprawdę jedyny róż, który ostatnio używam i który tak lubię. Mamy w sumie 4 kolory, ale możemy stosować je pojedynczo lub wymieszać i mieć ten idealny właśnie kolor. Niektórzy używają tylko tego, ale możecie kombinować z tym produktem. Wygląda świetnie na policzkach. Ja sobie mieszam wszystkie kolory. I nakładam go naprawdę obficie. Nie są to płaskie maty. Mamy tutaj lekki glow, więc skóra wygląda bardzo świeżo. Dobra, mamy to. Czy ja mam tu jeszcze coś do pielęgnacji, co bym wam chciała w międzyczasie polecić, żeby tutaj nic nie ominąć? Ja robię zawsze zapas tego szamponu z Trust My Sister, suchy szampon. Ostatnio wam rzucałam na stories, pojawił się znowu w Biedronce, także jak będziecie w Biedronce i go zobaczycie, to oprócz tego kremu, który wam polecam, polecam również ten szampon. Użyłam bardzo dużo już tych opakowań. I jeżeli chodzi o coś do włosów, to wróciłam też do tego olejku do włosów. To jest BB Hairdressers Invisible Oil. On nie jest taki, znaczy on jest przez
czesel nie jest taki invisible, jak go za dużo nałożycie, to będą obtłuszczone włosy, ale naprawdę fajnie walczy z włosami takimi, które wam latają, uciekają, elektryzują się od czapki, świetnie chroni przed ciepłem również, no jest, wygładza, jest świetny, świetny jest, przepięknie pachnie, bardzo, bardzo go lubię. Dobra, robimy brwi do końca i wróciłam ostatnimi czasy do tego pisaka z NYXa, nie ma nic lepszego, wyszłam, ale wróciłam, słuchajcie, szukałam, ten jest najlepszy. Mam go w kolorze Ash Brown i ma takie bardzo fajne włoski na końcu, taki wiecie, taki grzybyczek jakby. Dobra, zrobię jeszcze większe zbliżenie, żebyście widzieli, jak ja dokładnie rysuję te włoski. Ja sobie zaczynam tutaj od środka mniej więcej i takimi małymi ruchami, tutaj gdzie mam jakieś dziurki, wypełniam i ciągnę, wiecie, i tak ciągnę, żeby imitować naturalne włoski. Muszę się teraz bardzo skupić, żeby to nie wypadło jakoś głupio. Jeżeli coś przedobrzycie, wystarczy to troszeczkę wyczesać. Tak jak ja na przykład tu na górze przedobrzyłam teraz. To biorę sobie nasz super szczoteczkę i przeczesuję. Już od razu wygląda to naturalnie. I to daje taki naturalny, piękny efekt. Cudnie wypełnia brew. I teraz jeszcze malutko biorę z przodu. Tutaj czasami sobie je wczesuję, bo mogę mieć za ciężką rękę tutaj z przodu. I sobie je tutaj tak wczesuję. Włoski. Jestem po prostu tak zadowolona z tych brwi. Wyglądają bardzo, bardzo naturalnie. I ta moda na brwi też się zmienia. Raz noszę takie, raz noszę takie, wiecie. Ostatnio nosiłam takie do góry, bardziej teraz zapuściłam z powrotem. Ale tutaj mi tak już ładnie nie odrosło jak z tej strony. Nie wiem, co tu się stało, czy po tych laminacjach mi wypadły, nie mam pojęcia. Ale staram się, słuchajcie, zapuścić. O, za ciężko tutaj. Fajnie. Także po prostu tak się bawię, wiecie. Dorysowuję sobie te włoski lekką ręką, aż efekt będzie zadowalający. Powiem wam, za każdym razem, kiedy te brwi nagrywam, to tak ciężko mi nagrać, ale jak wiecie, jak poza kamerą wychodzą idealnie. Ale nie jest źle. Jeśli chodzi o usta, nie mam takiego ulubieńca. Używałam oczywiście naszych błyszczyków, ale jeżeli chodzi o pomadki, to ostatnio polubiłam się z tą z Glam Shopu, zawsze na czasie. I ona jest taka... Taki ciepły nudziak z odrobiną różowego, koralu, taki wiecie, do ciepłych typów urody bardzo ożywia. I co lubię robić? Taki mały trik, nic takiego skomplikowanego, ale trik. Bierzemy sobie odrobinę korektora, tylko wytrzyjcie później ten puszek i dajemy na środek i mamy wtedy efekt takiego bardziej ombre. Takie oszustwo. Jeżeli chodzi o triki, to ostatnio też polubiłam ten przyrząd. Testowałam wam go na rolce. Możecie sobie rolkę zobaczyć tutaj. Bardzo dobrze mi się sprawdza. Linkuję wam na dole. Co ja zrobiłam? Ja to też wam to pokazywałam w teście gadżetów. To wygięłam to sobie pod w kształt mojej twarzy. I jak wiecie, nakładam to, to idealnie mi się trzyma. I używam tego przy cieniach do brwi. Nie przy flamastrach. To by było zbyt skomplikowane przy flamastrze czy przy pomadzie. Przy cieniach jest to idealne rozwiązanie i robi wam idealne brwi. Są różne kształty i będę zamawiała na pewno więcej kształtów. Także was uprzedzam, że będą testy. Na koniec chciałabym wam jeszcze polecić wspaniałe miejsce do odwiedzenia, szczególnie z dziećmi. Odnaleziony dom Świętego Mikołaja. Niestety jest to trochę poza Warszawą. Za Modlinem hotel, rezydencja nazywał się Miętowe Wzgórza i oni tam zrobili taką chatę Świętego Mikołaja. Jest Mikołaj, jest pani Mikołajowa, są alpaki, jest ognisko, jest labirynt dla dzieci. Są atrakcje na zewnątrz, w środku, można z Mikołajem się spotkać, można wziąć swoje prezenty. No, powiem wam, że bawiliśmy się tam cudownie, widzieliście to na vlogu. Jest to jedna z takich atrakcji, która jest naprawdę warta, godna odwiedzenia, gdy macie dzieci szczególnie. Kiedy chcecie zrobić sobie sesję świąteczną, szukacie takiego miejsca w Warszawie lub pod Warszawą na sesję, to może być właśnie to miejsce. My dostaliśmy tam zaproszenie, za co jesteśmy bardzo wdzięczni i powiem wam, że bawiliśmy się przednio, to był naprawdę jeden z lepszych wieczorów ostatnimi czasy i bardzo, bardzo wam polecam to miejsce. Zostawię wam namiar na dole. Mam nadzieję, że ulubieńcy wam się podobali. Mam nadzieję, że kawka jest ze mną wypita. Jeżeli lubicie moje filmy, proszę o kciuki do góry. Wszystkie linki, wszystko znajdziecie na dole. Mam nadzieję, że kosmetyki wam się spodobały i moje rekomendacje niekosmetyczne również. Widzimy się w kolejnym. Trzymajcie się, pa, pa.